Podobno we wrocławskich sklepach skończyły się już sanki i popularne jabłuszka. Wszystko przez słynną bestię ze wschodu, czyli syberyjskie mrozy i duże opady śniegu, które są zapowiadane na drugą połowę stycznia. Czy bestia rzeczywiście do nas zawita? Na razie to pozostaje gdzieś na poziomie medialnym, ponieważ prognozy, które codziennie są monitorowane, aktualizowane, nie potwierdzają na razie takiego mroźnego, ekstremalnie zimowego scenariusza. We Wrocławiu ostatnie wielkie mrozy gościły ponad 40 lat temu. Na przełomie lat 78-79 do stolicy Dolnego Śląska przyszła zima, którą wielu mieszkańców zapamiętało na lata. Do dziś takie warunki się nie powtórzyły i na razie niewiele wskazuje na to, aby podobny atak zimy miał się w najbliższym czasie pojawić. Dziś wielkie mrozy w Polsce to już rzadkość. Mieszkańcy wspominają tę zimę jako właśnie taką bardzo srogą, z dużą ilością śniegu, który trzeba było odgarniać i tak dalej. Ale myślę, że też jest w tym taka trochę opowieść o tym, że kiedyś to były zimy, że dzisiaj to właściwie już zimy we Wrocławiu nie uświadczysz. I coś chyba w tym jest, bo jeśli popatrzymy na dane meteorologiczne z ostatnich lat, to co któryś rok zdarza się mocniejsza zima, jakieś opady śniegu, ale w naszym rodzinnym Wrocławiu można powiedzieć, że przez większość zimy jest trochę jak gdzieś na południu Europy dotąd. Zapytaliśmy wrocławian, czy słyszeli i czy czekają na słynną bestię ze wschodu. O tym wietrze, o tym zimnie. Dokładnie, nawet minus tak. 30 stopni i duże opady śniegu. Myślicie, że to jest w ogóle jeszcze możliwe? Myślę, że nie. Nie. No, ona była dosyć zimna. Nosy zamarzały, no niestety. Jak się rano do pracy wstawało. A teraz nie ma. Rano wstałam, tam się tak ładna zima. A tu nie ma nic. Szczególnie we Wrocławiu, bo to jest ciepły klimat, można powiedzieć. W innych miastach, dajmy na to Białystok czy Przemyśl, czy tam te większe, to może być inaczej, a tutaj jest raczej cieplej. Nie wierzę w to, wie pani? Nie. No faktycznie jesteśmy w tym, zależy jaki będzie front. Jak zacznie wiać ten syberyjski, ale to trudno przewidzieć. Myślę, że aż tak bardzo to nie, do minus 15 maksymalnie. Tak, na razie się nie boimy. Jak przypowiadają synoptycy, na próżno oczekiwać doświadczenia w tym roku temperatur sięgających poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Na tę chwilę dysponujemy tak naprawdę taką sprawdzalną, wysoce prognozą na najbliższy okres. On raczej tutaj zakłada utrwalenie się takich lekkich warunków zimowych z kilkustopniowym mrozem w nocy i w dzień z temperaturą w okolicach 0 stopni Celsjusza. Zima stulecia? Kto wie, może za rok. Dla Echo24 Ida Górska.